Wczoraj wieczorem dotarła do nas tragiczna wiadomość. Odeszła nasza redakcyjna koleżanka, Dorota Kurmin. Była autorką reportaży, redagowała też programy kulturalne i społeczne. Chętnie pomagała innym ludziom. Boże! Czasami chciałoby się przeklnąć po prostu, ale trzymam pasa. Swoją dziennikarską przygodę Dorota rozpoczęła w połowie lat 90. Od samego początku dała się poznać jako znakomita autorka materiałów kulturalnych i społecznych. Śledziła każdą teatralną premierę i każdą wystawę. Ale jej życie nie ograniczało się tylko do pracy w telewizyjnej redakcji. Współpracowała ze środowiskiem literackim, była rzeczniczką spotkań cygańskich Romane Dywesa. Wielka odwaga, ogrom szczerości, piękne serce, bezkres empatii. A pozostał tylko smutek. Wszyscy pamiętamy jej wyjątkową wrażliwość na ludzkie sprawy. Lawinę pomocy wzbudziły na przykład jej reportaże o bliźniaczkach z chorobą oczu czy niepełnosprawnej Karolince Białonowicz. Ale jej działanie zawsze szło jeszcze dalej. O bohaterach swoich reportaży nie zapominała. Organizowała dla nich pomoc przed świętami, odwiedzała ich w domu i zawsze miała czas, by z nimi porozmawiać. Wrażliwa, uczynna, koleżeńska. Jutro miała wziąć udział w zbiórce krwi Podaruj krople miłości. Nie weźmie. Pomagała bez rozgłosu, mimo to jej pracę zauważali inni. Została nagrodzona m.in. certyfikatem dobroczynności Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Zawsze mówiła, co myśli. Za to najbardziej ją szanowałem. Za odwagę, za dobroć, którą potrafiła obdarzyć innych ludzi, za chęć pomocy innym. Była także laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Zdzisława Morawskiego. W 1995 roku zdobyła drugą nagrodę w kategorii proza za opowiadanie Wahadło życia. Wygrała wtedy z samym Kazimierzem Furmanem. Miała wielkie serce. Tyle współczucia dla słabszych i potrzebujących pomocy, to tylko ona potrafiła okazać. Odeszła nagle. Wiadomość podawana z ust do ust w poniedziałkowy wieczór brzmiała jak najczarniejszy, ale jednak żart. Przyjęliśmy to z niedowierzaniem. Jeszcze kilka dni temu w redakcji słychać było jej gromki śmiech. Przygotowywała kolejny program, planowała następną akcję. Na biurku zostały jej materiały, książki i bibeloty. Dorota już tu nie usiądzie. Doroto, nadal nie wierzymy, że ciebie nie ma. Dorotę pożegnamy we czwartek. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Gorzowie o godzinie 10, a msza święta o godzinie 8 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego.